odbijamy zboże, tutaj sypiemy, najlepiej jest na rampie, wtedy jest wysoko, elegancko, albo do góry tutaj podnieść wór, szybko odkręcić i będzie samo leciało. Maszyna chodzi. Wiatr musimy ustawić tak, żeby nie leciało tutaj do tego zboże, tylko resztki trawa takie drobne. Tym regulujemy sobie w zależności od zboża. To musimy sami zobaczyć, wyczuć, jak uregulować. Tam są takie łopatki. I wtedy zboże sobie leci z góry, tędy i wpada tutaj, tutaj, tutaj. To nam delikatnie już kalibruje, ale najbardziej na razie odwiewa. Tutaj już duże leci zboże, tu leci drobniejsze, takie połamane. Tutaj tak ustawiłem oczywiście, że leci średnie, a tu największe. Tu mamy regulację. Podwyższamy wiatr, ale jak podwyższymy, to będzie z tyłu leciało zboże do tego pudła, a tego nie chcemy. Dlatego trzeba delikatnie tu ustawić wiatr. Tam patrzymy cały czas, żeby nie leciało zboże. Tu sobie regulujemy, żeby nie leciało zbyt szybko, bo wtedy się nie odwieje, tylko wpadnie wszystko do worów. I niezbyt wolno, bo wtedy marnujemy czas. Tak to mniej więcej wygląda.